Cześć, jestem Wczytana, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przyszedł czas na book haul. Będzie to pierwszy book haul na moim kanale. Powiem Wam, że ja uwielbiam oglądać book haule na innych kanałach, mimo że są to filmy, które zawierają prawdopodobnie najmniej informacji o książkach, ponieważ polegają głównie na pokazywaniu książek, które w ostatnim czasie do nas przyszły. Mimo wszystko uwielbiam oglądać te filmiki i sama stwierdziłam, że taki filmik nakręcę ze względu na to, że kilka książek do mnie w ostatnim czasie dotarło. Pierwszą książką jest książka Red, White and Royal Blue. Casey McQuiston? Ja z nazwiskami mam zawsze jakieś problemy dziwne. Jest to opowieść o dwóch mężczyznach. Jeden z nich jest jakimś księciem. Tak, książę Henry. A drugim mężczyzną jest, z tego co widzę, syn prezydentki Stanów Zjednoczonych. I między tymi mężczyznami jakaś więź się pojawia. Jestem tej książki bardzo ciekawa, słyszałam same pozytywne opinie, co prawda mam ją w polskim przykładzie, o którym już te opinie są nieco gorsze. Jeżeli historia mi się spodoba, to nie widzę przeciwwskazań, żebym nie miała sobie tej książki kupić w wersji angielskiej. Kolejna książka to jest książka, która chyba pojawia się na BookTubie najczęściej ostatnio, czyli Ballada ptaków i węże Susan Collins. Książka, z tego co wiem, opowiadająca losy prezydenta Snowa. Ile tego Snowa w tej książce będzie, nie wiem, ale mam dziwne wrażenie, że jeżeli tę książkę przeczytam, to za sekundę zrobię reread całej serii Igrzysk Śmierci, a następnie obejrzę wszystkie filmy i tak właśnie minie mi kolejny tydzień. Mam coś takie przeczucie, że to się raczej tak skończy. Jestem tej książki bardzo ciekawa. Uważam, że jest przepięknie wydana, naprawdę przepięknie i mam nadzieję, że wnętrze jest równie piękne co okładka. Okładkę mam, nie zauważyłam jej nawet. O, ale śliczna, ale super. Doceniam takie rzeczy. Mam tutaj również 5 zauroczeń Andrea Simana. Jest to autor Tamtych dni, tamtych nocy, które również mam, a to o tym zaraz. Także jestem ciekawa tej książki. Nic o niej więcej nie wiem, także jestem ciekawa, czy mi się spodoba. A jeżeli już jesteśmy przy temacie autora Tamtych dni, tamtych nocy, to warto pokazać same Tamte dni, tamte noce, które kupiłam w dyskoncie taniej książki. Ona ma trochę zniszczoną okładkę, trochę bardzo nawet, ale mi to tak szczerze zupełnie nie przeszkadza. Dla mnie najważniejszy jest środek tej książki i historia, która jest w tej książce zawarta. Jeżeli nie wiecie, o czym jest ta książka, to tutaj też podlinkuję film, reading vlog, w którym o tej książce mówiłam więcej. Jest to dla mnie niezwykła historia, historia, która mnie w jakiś tam sposób dotknęła i zarówno książka, jak i film są moimi zupełnymi ulubieńcami. Dobra, może teraz zrobimy sobie kącik Stephena Kinga, ze względu na to, że dużo książek Stephena Kinga do mojego domu ostatnio przyszło. Nie do końca są to książki dla mnie, ponieważ głównie czyta je moja siostra, ale myślę, że kilka z nich Wam pokażę i zacznę od Pamiętnika rzemieślnika. To akurat książka dla mnie. Połowa książki to jest jego biografia i na początku nie byłam przekonana, czy chcę tę biografię czytać, ale później okazało się, że to była dla mnie bardzo mocna dawka motywacji życiowej. Jest to po prostu opowieść o mężczyźnie, który tak naprawdę zaczynał od zera, a w tej chwili jest gdzieś wśród najbardziej poczytnych pisarzy współcześnie żyjących. Uważam, że jest to świetna pozycja nie tylko dla fanów Stephena Kinga, choć oczywiście do nich jest chyba w głównej mierze skierowana, ale również jest to dobra książka dla wszystkich osób, które potrzebują jakiejś życiowej motywacji, ponieważ ta książka potrafi zmotywować czytelnika 100 razy bardziej niż te wszystkie typowo motywacyjne pozycje. Dobra, to teraz kilka tych książek Kinga poleci. Pierwszą z nich jest Miasteczko Salem. Może po prostu pokażę okładki, nie mam pojęcia, o czym te książki są. Miasteczko Salem moja siostra przeczytała chyba, podobało jej się, nie pamiętam. Jest jeszcze Doktor Sen. I jest jeszcze kupiony niedawno Instytut. Powiem Wam szczerze, że jak czytałam opisy tych książek, to chyba Instytut zainteresował mnie najbardziej, ale znając mnie i moje podejście do książek Stephena Kinga, raczej go nie przeczytam. Ups! Także to są te 3 książki Stephena Kinga i kącik Stephena Kinga zostaje zamknięty. I przejdźmy do książki, którą ja w ogóle chciałam zabrać się za inną książkę tego autora. Chciałam się zabrać za Rozmowy z psychopatami, ale słyszałam, że napisał inną książkę, lepszą. I tą książką są właśnie Rozmowy z seryjnymi mordercami, czyli to są historie prawdziwych seryjnych morderców. Autor z tymi seryjnymi mordercami rozmawiał i tutaj znajdują się właśnie zapisy z tych rozmów. W środku są też wklejone zdjęcia tych osób, z którymi chyba on przeprowadzał rozmowy, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Także w środku jest taka wklejka i tutaj znajdują się zdjęcia. Teraz przyszedł czas na serię, z której kupna jestem niezwykle szczęśliwa.
Przede wszystkim jest to Cień wiatru. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat tej książki, bo nie będę się teraz rozgadywać, bo wydaje mi się, że nie ma potrzeby, to zachęcam Was do obejrzenia Media Freakout Book Tag i tam mówiłam o tej książce znacznie więcej. Tak pokrótce, żebyście mieli zarys historii, jest to opowieść o Danielu, młodym chłopaku, który mieszka w Barcelonie wraz z ojcem i tam prowadzą księgarnię. I pewnego dnia ojciec prowadzi chłopaka do miejsca zwanego cmentarzem książek, by chłopak wybrał sobie książkę, którą będzie strzegł przed zapomnieniem. I właśnie wydarzenia w najbliższych latach życia młodego chłopaka wynikają z tego, jaką książkę sobie wybrał. Książka ma cudownych bohaterów, jest przepięknie napisana, jest chyba jedyna w swoim rodzaju, nigdy nie czytałam książki podobnej. Jest to mój absolutny ulubieniec tego roku i jestem niesamowicie szczęśliwa, że tę książkę u siebie mam i że w końcu ją przeczytałam. Skoro już mowa o Zafonie i jego książkach, to czas wspomnieć o drugiej części, czyli Grze Anioła. Jeżeli widzicie tutaj pewną nieprawidłowość, to tak, nie mylicie się. To jest miękka okładka, to jest twarda okładka. Nie wiem, jak to pomyliłam przy zamówieniu, ale pomyliłam. Mi się takie rzeczy raczej nie zdarzają. Ja jestem raczej osobą, która 3 razy upewnia się, zanim coś kupi, a tu proszę. Upewniłam się 3 razy i wyszło jak wyszło. Jeszcze ten jeden tom w twardej oprawie by mi nie przeszkadzał. Ale słuchajcie, u mnie w domu była książka Więzień Nieba, czyli 3 tom cyklu. Ja ją może pokażę, bo ta książka w ogóle jest w miękkiej oprawie, to prawda, ale jest w starym wydaniu. Gdybyście się zastanawiali, czy te książki w ogóle do siebie pasują, to nie. Ratuje to wszystko 4. część. No może nie ratuje, ale już chyba nie dało się. Chociaż w sumie mogłam ją mieć w twardej oprawie i w starym wydaniu. Na szczęście jest w miękkiej oprawie i w nowym wydaniu, czyli pasuje do 1. części. Więc ja już zgłupiałam i nie wiem, jak chcę te tomy kolekcjonować, w jakim wydaniu. No brawo, po prostu brawo. Odkładam w czasie sięgnięcie po te książki, ponieważ chcę sobie dawkować tę przyjemność, bo wiem, że każda książka to będzie dla mnie niesamowite przeżycie. Tak, i oprócz tego, że okazało się, że jestem jednak nieogarniętą osobą, to cieszę się, że te książki u siebie mam. Stosik się zaraz przewróci. Oby nie, bo została nam jeszcze ostatnia książka. Książka Louise May Alcott, autorki Małych Kobietek i autorki Dobrych Żon. Jest to 3. część tej serii. Wiem, że wychodzi 4. niedługo. Nie przeczytałam jeszcze Dobrych Żon. Małe Kobietki bardzo mi się spodobały. Myślę, że i tak tę serię niedługo przeczytam, ale po prostu wydanie mnie totalnie kupiło. Ja uwielbiam fakturę tej okładki. Jest przepiękna. I to jest po prostu chlubą mieć tak piękne książki u siebie na półce. I tak, dobrnęliśmy do końca tego book haulu. Ja bym bardzo chciała te książki podnieść. Niestety, wydaje mi się, że wszystkie podnieść jest to po prostu niemożliwe. Dobra, prawie wszystkie uniosłam. Nie ma tu książek Stephena Kinga. Tak się prezentuje stosik książek, które ostatnio kupiłam. Książek, z których część już przeczytałam. Za kolejną część nie mogę się doczekać, aż się zabiorę. I tak, może ja to odłożę. Dajcie znać, jakie książki do Was ostatnio przyszły. Ja wiem, że w tym filmiku nie było zbyt dużo treści odnośnie książek, bo po prostu większości z nich nie przeczytałam, ale ja uwielbiam oglądać book haul i zdecydowałam się właśnie taki book haul nagrać. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że miło go spędziliście oglądając ten filmik. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym na moim kanale. Cześć!